Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku. A dziś chciałam Was zaprosić na wspólne zakupy. Po ostatnim z moich filmów, w których opowiadam o niekoniecznie najlepszych doświadczeniach zakupowych w sklepach online, zapraszam Was na wspólne zakupy stacjonarne. Tym razem sprawdzimy, jakie rośliny oferuje Auchan. Dziś sprawdzimy, co na półkach możemy znaleźć w Auchan. Jest to hipermarket głównie spożywczy, także ich oferta roślin jest dość ograniczona, ale widzę w ostatnim czasie, że stawiają na rośliny i pojawiają się to coraz ciekawsze okazy. Także sprawdzimy, co słychać w Auchan. Sekcja roślin tym razem przyciągała przede wszystkim wspaniałym zapachem. Przyciągała zapachem hiacyntów. Powiem szczerze, że dla mnie to jest zapach, który kojarzy mi się z urodzinami mojej mamy, ponieważ bardzo często dostaje ona właśnie hiacynty jako przynajmniej część swoich urodzinowych kwiatów. Ale było też jeszcze sporo grudników. Dużo roślin też było już wyprzedawanych, też głównie pewnie z przyczyny takiej, że są raczej takie tematycznie świątecznie kojarzone, więc sklep pewnie chciał się ich pozbyć, ale to były bardzo, bardzo dobrej jakości jeszcze sadzonki, także warto się jej zainteresować. No i zmora marketowa, czyli kolorowe kaktusy. No powiem szczerze, że ten jeden to jeszcze pół biedy, bo miał tylko taką czapeczkę mikołajową, ale te pomalowane, no to naprawdę bardzo, bardzo żal mi tych roślin, no i te jakieś nakrapiane, tęczowe storczyki. Także no, to nie jest coś, co ja lubię, ale no, tak długo jak będą kupujące takie rośliny, no tak długo. I takie rośliny będą po prostu w handlu dostępne. Tutaj cyklameny, czyli też taki akcent, można powiedzieć, zimowy. No różnie to tam wyglądało, niektóre liście takie zżółknięte, także trzeba byłoby poprzeglądać te sadzonki, zanim by się coś wybrało, ale myślę, że całkiem nieźle. No na szczęście niektóre, chociaż storczyki były takie po prostu klasycznie białe, bo tam niestety w tle jeszcze były takie niebieskie straszydła, także niestety te farbowane rośliny to jest coś, co mi się nie podoba i nie rozumiem tego, dlaczego niebieski storczyk, naprawdę. No ale są. I tak jak widzieliśmy, żyjemy w czasach, w których sezonowość to jest coś, co całkowicie zanika. Na półkach sklepowych obok siebie stoją rzeczy typowo zimowe, takie jak grudniki i świąteczne przystrojone choineczki, jak i już nawiązujące do bardzo, bardzo wyczekiwanej przez nas wszystkich wiosny, rośliny cebulowe, takie jak hiacynty. Powiem szczerze, że hiacynty pojawiają się z roku na rok coraz wcześniej i niedawno, kiedy pojawiały się powiedzmy w lutym, wydawało się, że jest to bardzo wczesny termin, kiedy te rośliny cebulowe były w ofertach, w sprzedaży, a teraz widzimy, jest końcówka roku, a one już czekają na naszych półkach, także brak sezonowości to jest coś, co chyba jest takim motywem przewodnim zakupowym i to nie dotyczy tylko kwiatów. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania Auchan. I pierwsze, co ja tutaj widzę, to nawet nie skrzydłokwiat, nie jego liście, nie jego kwiaty, tylko pierwsze, co widzę, to widzę te żółte plamy na liściach. Jak widzicie taki skrzydłokwiat w markecie, to jestem absolutnie przekonana, że scenariusz wyglądał następująco. Najpierw o tej roślinie zapomnieli, że jest, nie podlali, bo niestety skrzydłokwiat wymaga dość regularnego podlewania. Potem jak już był przesuszony, to go bardzo mocno podlali na zapas, no i właśnie potem mamy takie plamy. Także skrzydłokwiaty nie są tak łatwe, jakby się mogło wydawać i często są polecane dla początkujących. Ja generalnie nie rekomenduję. No i takie różne kaktusy. Kaktusy dziwaki, gdzie to są takie połączone kaktusy, dwa rodzaje, to jest zrośnięte ze sobą, niby naturalne, ale w sumie muszę przyznać, że mi się to nie podoba, także no od lat to w marketach widzę, także ktoś to musi kupować, podobnie jak te farbowane kaktusy i farbowane storczyki, także no trudno. A tam w tle takie malutkie, między innymi kalate, także dla każdego coś do wyboru było. Nie wiem, czy dostrzegliście, pomiędzy tymi różnymi roślinami stał taki jeden smutny, samotny, pozbawiony jakiegokolwiek kwiatu, Stephanotis. Jest to roślina, którą muszę przyznać się, jest moją taką roślinną porażką. Mam już kilka takich niestety roślin na swoim sumieniu. Za każdym razem, kiedy przynosiłam je do domu, było obsypane wspaniale kwiatami. Miały mnóstwo pąków i nie mogłam się doczekać, żeby właśnie pięknie kwitły u mnie w domu. No i za każdym razem kończyło się to tak samo. Roślina
Stopniowo odrzucała te wszystkie kwiaty i pąki i muszę przyznać, że nigdy nawet za pierwszym razem, tak jakby w pierwszych dniach po przyniesieniu roślin do domu, nie nacieszyłam się jej kwitnieniem, nie nacieszyłam się jej zapachem. Jeżeli macie Stefanotisa w swojej kolekcji i macie jakieś rady, co można zrobić, żeby one jednak nas cieszyły, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli w komentarzu zamieścisz właśnie takie sugestie. Ja nie wiem, może skuszę się ponownie kiedyś, jak go zobaczę gdzieś właśnie w którymś z marketów w dobrej cenie, ale powiem, że z każdą taką porażką przy tym samym typie rośliny zastanawiam się, czy jest w ogóle sens sięgania po nią i wkładania do swojego koszyka. Także czekam na wasze rady i zobaczymy, co jeszcze stacjonarnie można było kupić w Auchan. Tutaj to aż przyjemnie było popatrzeć, bo rośliny wyglądały rzeczywiście bardzo świeżo, bardzo soczyście, te zielistki, bo piękna taka kluzja jedna widziałam tam z tyłu, w drugim rzędzie stała nieśmiało, ale to jest bardzo piękna roślina i te nawet kalatea naprawdę tutaj można było wybrać śmiało, no za wyjątkiem tego anturium czerwonego, które chyba ktoś po prostu tam podokładał, bo ono wyglądało zdecydowanie jakoś tak odbiegało od pozostałych, ale tutaj naprawdę były bardzo takie soczyste, świeże rośliny. Te asplenium też tutaj wyglądało naprawdę przepięknie, także jak ktoś szuka paproci, czegoś nietoksycznego, czegoś oczyszczającego powietrze, to super, a tutaj po prostu morze Sansevierii i powiem szczerze, to jest dział, który będę obserwować chyba w najbliższym czasie, ponieważ coraz bardziej z łaskawym wzrokiem patrzę na te Sansevierie, które już mam i myślę, że pewnie dołączam jakieś kolejne, bo to są bardzo sprawdzone, rzeczywiście niekłopotliwe rośliny. Tolerują zarówno mniejsze nasłonecznienie, ale równie dobrze radzą sobie świetnie nawet na parapecie okna południowego, także Sansevieria to jest naprawdę mocny zawodnik i chyba na niego będę stawiać w najbliższym czasie. Także zobaczymy, które może jeszcze Sansevierie się pojawią w najbliższym czasie, bo tam wybór nawet jak na Auchan był całkiem spory, dużo różnych odmian było dostępnych, także i z wariegacją i zieloną. Poza szerokim wyborem różnych odmian Sansevierii, które coraz bardziej mnie interesują, bo odczuwam takie lekkie zmęczenie niektórymi roślinami, a Sansevierie są takimi niekłopotliwymi, dającymi dużo satysfakcji. Można tam było zobaczyć, że na ziemi stała sobie taka już wyglądająca, nie najlepiej, ale za to w naprawdę sporym rozmiarze kalatea. I powiem Wam szczerze, że jeżeli jesteście ze mną tutaj od początku na kanale, to może już ją widzieliście, a jeżeli nie, to Wam powiem, ta kalatea dosłownie stoi tam ponad pół roku. Ona już stała tam w wakacje. Także chodząc do marketu, kupując rośliny, naprawdę warto zwrócić uwagę na to, czy roślina jest ze świeżej dostawy, bo niestety taką przeleżaną w markecie roślinę zdecydowanie nie polecam kupować. To najprawdopodobniej nie skończy się dobrze, nawet jeżeli cena będzie atrakcyjna. Także obawiam się, że tej kalatei nikt już nie kupi. Także ciekawe, ile jeszcze razy ją zobaczę w tym sklepie. Sprawdzimy. Jak na razie jest, jak na razie stoi, można powiedzieć, jest to taki motyw przewodni moich wizyt w Auchan, czyli ta kalatea dalej czeka na chętnego i nie potrafi się go doczekać i obawiam się, że jak nie potrafiła się doczekać wtedy, kiedy była w całkiem fajnej kondycji, no to teraz myślę, będzie miała tylko trudniej i zobaczymy, jak długo będzie jeszcze właśnie stała. Obawiam się, że to są już jej ostatnie tygodnie. Ale nie wszystkie rośliny w Auchan to jakieś pozostałości ze starych dostaw, także zobaczmy, co jeszcze Auchan miał do zaoferowania. A tutaj widać półki takie troszkę poprzebierane, coś tam jeszcze zostało, ale niewiele. No ja powiem szczerze, że ta Monkey Mask, ta Monstera była, ale ostatnio też pojawiły się rzuty w Biedronce, także jak traficie jakiś rzut roślin w Biedronce, to naprawdę warto po nie sięgać, bo są naprawdę w najlepszych cenach, tam była cena około 30 kilka złotych, a tam były po kilkanaście. No tutaj ten Tineke taki wyprzedażowy, całkiem w fajnej cenie i widzę, że w Auchan stale pojawiają się jakieś alokazje dla fanów alokazji. Myślę, że Auchan jest miejscem, w którym warto poszukać, bo różne w różnych rozmiarach i zazwyczaj w dość przyjemnych cenach alokazje można w Auchan akurat ostatnio znaleźć. No i
nie mogłoby się obejść bez chociażby jednej Monstery na dziale, także jest i Monstera, jest i ona, no także takie zwyklaki gdzieś tam się też trafiają, te typowe jakieś takie beniaminki, mniejsze, większe i dracenki, także to gdzieś wszystko musi być, ale też nawet taka dosyć w porządku begonia makulata z tych takich ciekawszych odmian. Też coś można znaleźć. Chociaż w Auchan nie ma takiej typowej półki śmierci, to zawsze znajdziemy kilka egzemplarzy, które są przecenione. Trzeba niestety uważać, ponieważ to, że roślina wygląda nie najlepiej, wcale nie znaczy, że ma obniżoną cenę. Niestety część roślin zdecydowanie powinna też być już przeceniona, natomiast jeszcze żaden pracownik nie obniżył tych cen. Także szukajcie najlepiej świeżych roślin, które dopiero trafiły do sklepu. Te są takimi największymi pewniakami. Natomiast jeżeli chodzi o kupowanie tych przecenionych egzemplarzy, to jest to no, taka loteria. Natomiast wiem, że wielu z Was lubi takie ryzyko i ja powiem szczerze, też czasami przygarniam takie biedaczki z różnym skutkiem, ale tak mówię, jest loteria, jest zabawa. Czasem te parę złotych można zaryzykować. Daj znać w komentarzu, czy Ty kupujesz rośliny z wyprzedaży. Zobaczmy, co jeszcze tam na półkach czekało. I tutaj taki zakątek, można powiedzieć, roślin biurowych, bo bardzo dużo dracen, ale też zamiokulkasy, epipremnum złociste, także takie rośliny nie do zdarcia, ale ja powiem szczerze, że coraz bardziej je doceniam. Po takiej fali zachwytu rozmaitymi odmianami czasem po prostu fajnie mieć wokół siebie coś, co jest zielone i wygląda dobrze, także szczególnie zamiokulkasy w różnych odmianach to jest coś, co coraz bardziej doceniam. Im dłużej jestem tak jakby w tej całej roślinnej zabawie, to tym bardziej sobie cenię czasem takie zwykłe rzeczy, które wyglądają dobrze, a nie jak ta palma, także tutaj mamy palmę. To jak roślina wygląda w jakiś czas po dostawie w markecie może dać nam pogląd, jak może wyglądać potencjalnie u nas w domu. Im roślina wygląda lepiej w markecie, pomimo tego, że nie jest z najnowszej dostawy, tym lepiej świadczy o tym, że to jest najprawdopodobniej odmiana łatwa w uprawie, nie sprawiająca kłopotu, mało podatna na przesuszenie, tolerująca jakieś tam nieregularności w podlewaniu, mniejszą ilość światła, także czasem warto też zerknąć na te pozostałe rośliny, nawet jeżeli nie zamierzamy ich kupić, właśnie żeby sobie pooglądać, co się może wydarzyć. I tam możemy zaobserwować, że na przykład właśnie kalate zazwyczaj mają przesuszone końce, a palmy to generalnie nie wyglądają najlepiej. Ja wiem, że część z Was sygnalizowała, że Wasze palmy mają się świetnie, super, natomiast generalnie palmy w pomieszczeniach nie radzą sobie dobrze, no a w markecie to w ogóle fatalnie. Także tak to wygląda. Ja Wam dzisiaj, kochani, już bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was ponownie na kolejne filmy na kanale. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować kanał, kliknąć ikonkę dzwoneczka, wtedy na pewno nie przegapicie kolejnego z filmów. Zapraszam Was też do zerknięcia w kartę społeczność i wzięcia udziału w ankiecie. W pierwszej ankiecie pytam, w który dzień tygodnia najchętniej zobaczysz film na kanale. Jeżeli chcesz mieć wpływ na to, co się tutaj na tym kanale dzieje i wspólnie tworzyć ze mną nasz zielony domek, zapraszam Cię serdecznie, a dziś życzę Wam wszystkim wszystkiego zielonego, cudownego dnia. Do zobaczenia wkrótce, kochani. Pa, pa!